Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gelek z tej strony i zapraszam was, słuchajcie, dzisiaj na pierwszy odcinek z nowej serii The Last of Us. Jest to najbardziej chwalona produkcja studia Naughty Dog. Została wydana w pierwowzorze na konsolę Sony PlayStation. No i cóż więcej mogę dodać? Przygoda, akcja, wszystko to jest, że tak powiem, scalone w tej jednej produkcji. Mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu, bo mnie się bardzo ten tytuł podoba. A więc bez zbędnego gadania, zaczynajmy. Ja może nie będę uprzedzał faktów, bo w tą grę już trochę grałem. Powiem wam tylko, że naprawdę gra jest emocjonująca i trzyma w napięciu przez praktycznie całą rozgrywkę. Co się będzie działo w poszczególnych częściach, no będziecie mieli też wprowadzenie, więc... O właśnie, zaczyna nam się... Tommy, posłuchaj mnie. To nasz zleceniodawca. Zleca to, jasne. Ja nie mogę stracić tej roboty. Rozumiem. Pogadamy o tym rano, okej? Okay? Pogadamy jutro, okej? Okay? No, dobra. Hej. Suń się. Pracujesz w niedzielę, co? Czemu jeszcze nie śpisz? Już noc. Kurczę, która jest? Jest pora iść do łóżka. Ale wciąż jest dzisiaj. Szkrabie, nie teraz. Nie mam do tego głowy. No. Proszę. Co to? Prezent urodzinowy? No bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc pomyślałam... Podoba ci się? Szkrabie, to jest... Jest co? Super, ale... O kurczę, chyba się zaciął. Co? Nie. Oh, ha, ha, ha. Skąd wzięłaś na to forsę? Dragi, handluję teraz koksem. O, super. Może dorzucisz się do kredytu. Tak, chciałbyś. Daj mi tatę do telefonu. Wujku Tommy, która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać, mamy tu... Wujku? Halo? O co chodzi? Ano właśnie, o co chodzi? Nic nie będę mówił, za chwilę sami się wszystkiego dowiecie. Spróbujmy na razie... Zobaczyć, co tutaj w naszym pokoju możemy... Nie ma sygnału. Sygnał nieosiągalności. Dobrze. To znaczy niedobrze. Zobaczmy, co możemy tutaj dalej... Cholera! Zapomniałam mu jej dać. Gratulacje. No to przeczytajmy sobie. Nie jesteś z Kamiliną. Jeszcze. Wszystkiego najlepszego, drogi tato. No więc tak, nigdy cię nie ma, nie znosisz muzyki, którą kocham, właściwie to gardzisz moimi ulubionymi filmami, ale tak czy siak jakimś cudem co roku zostajesz najlepszym tatą na świecie. Jak ci się to udaje? Wszystkiego najlepszego, tatku. Pa, Sara. Tak. Czyli to jest taka... Laurka, jak gdyby. Czy tutaj coś jeszcze możemy dotknąć, pomacać? Chyba już nie, mamy komputer.
tutaj więcej też nie było rzeczy. No patrzcie, troszeczkę tutaj jest nieporządek. Ale cóż. Chociaż wygląda to tak bardzo naturalnie. Przyjrzyjmy się w lustrze. Okej. Ja zawsze sprawdzam, słuchajcie, w grach, czy widać odbicie lustrzane. Jakoś, nie wiem, intryguje Tato? Mnie. No nie ma taty chyba. Ale tutaj za te drzwi są. Zobaczmy. Łazienka. Mamy jakąś gazetę. Przybliżmy sobie. No i możemy przeczytać. Texas Herald. 300% pacjentów więcej z powodu nieznanej infekcji. Okoliczne szpitale pękają w szwach. FDA rozszerza listę skażonych roślin, żywności. Żywność wycofywana jest z obrotu na masową skalę. Agencja Żywności i Leków wciąż prowadzi na terenie całego kraju badania nad roślinami, które być może zostały skażone pleśnią. Początkowe raporty wysłane do dostawców mówiły o roślinach importowanych z Ameryki Południowej. Obecnie jednak lista jest dłuższa i zawiera państwa Ameryki Środkowej oraz Meksyk. Część firm dobrowolnie wycofała swoje produkty ze sklepowych półek. Agencja planuje opublikować rozszerzoną listę produktów spożywczych według ciąg dalszy na stronie trzeciej. Policja. Szalona kobieta zabija męża i 3 postronne osoby. Wczorajsza interwencja miejscowego oddziału policji w Westelk Hills, poprzedzona wielokrotnym zgłoszeniami na numer alarmowy, skończyła się rozlewem krwi. Po odkryciu śladów brutalnej zbrodni funkcjonariusze zostali zaatakowani przez Sandrę Rivers, która ukrywała się w pobliżu miejsca zdarzenia. No, to takie niepokojące troszeczkę wiadomości. Ludzie po prostu dziwnie się zachowują. Dużo jest osób zakażonych. No, tatusiu? Ale cóż nas to może obchodzić? Idziemy dalej, szukamy taty. Tu jakieś drzwi mamy uchylone, ale jeszcze zobaczmy tutaj do stolika. Czy coś tu możemy zrobić? Nie, nie możemy nic tu przy tym stoliku zdziałać. Ale możemy tu za to wejść. Mają związek z przetaczającą się przez kraj gdzie pandemią. Jesteś, tato? Dowiadujemy się, że zarażeni wykazują wzmożoną agresję i ze względu na zaistniałą sytuację władze... Już mamy wyciek gazu. Zdaje się, że mamy tu zamieszanie spowodowane... Ale właśnie. Coś tato? Wybuchło. No niestety, taty nie ma. Tutaj nic z tego telewizora wyłączyć też nie możemy. Coś tam gdzieś piszczy, nie wiem czy słyszycie. Dobre pytanie. Policja przemknęła. Wyjść nie możemy. To jego telefon. Spójrzmy. A no właśnie, telefon dzwoni. Nieodebranych połączeń? Gdzie jesteś do cholery? Odedzwoń. Zaraz będę. No, no właśnie. Słabo to wygląda. Znaczy jest słabo. Dziwnie przede wszystkim. Zobaczmy tutaj na lodówce jakaś karteczka jest. Przeczytajmy. Wrócę dzisiaj później. Zamów sobie coś przez telefon. Widzimy się rano. Tata. Gdzie on jest? No właśnie. Gdzie on jest? Jest, szczekał. Nic tu przez okno nie widać. Dziwne to wszystko. Tutaj patrzcie, nie możemy wyjść.
No nic, przejdźmy dalej. Gdzie byłeś? Sara, nic ci nie jest? Ta. Wchodził tu ktoś? Nie, niby dlaczego? Nie podchodź do drzwi! Nie ruszaj się stamtąd! Tato, przerażasz mnie. Co się dzieje? To Cooperowie. Coś jest z nimi nie tak. Chyba są chorzy. Chorzy na co? Wiesła. Jimmy! Tato! Skarbie, chodź tu, chodź tu. Jimmy! Proszę. Jimmy, nie podchodź! Jimmy, ostrzegam cię! Nie rób tego! Idź, idź! Zabiłeś go. Sara? Rozmawiałam z nim rano. Posłuchaj mnie. Tutaj dzieje się coś złego. Musimy stąd uciekać. Rozumiesz mnie? Tak. Tommy, chodź. Chodź. Okay. Gdzieś ty się podziewał? Masz pojęcie, co tam się dzieje? Zdążyłem zauważyć. Choć cholera. Cały jesteś we krwi. To nie moja. Jedźmy stąd. Mówią, że połowa ludzi w mieście zaświrowała. Czy możemy już jechać? Zarazili się pasożytem, czy coś. Powiedz mi, co się stało. Później. Hej, skarbie. Jak się czujesz? Dobrze. Może włączymy radio? Tak, jasne. Dzięki. Wysiadły komórki. Radio. Po prostu super. Przed chwilą speaker gadał jak najęty. Mówił, gdzie jechać. Mówił, że wojsko rozstawia blokady na autostradzie. Nie wjedziemy do hrabstwa Travis. Musimy stąd spadać. Pojedź 71, tak wiem. Powiedzieli, ilu nie żyje? Pewnie dużo. Znalazłem całą rodzinę z masakrą. Tommy! Tak. Przepraszam. Chryste, jak to się stało? Nie wiadomo. W innych miastach nie jest lepiej. Na początku mówili, że chorują tylko ludzie na południu. Teraz podają, że we wszystkich stanach. Cholera. To farma Louisa. Mam nadzieję, że skurczy będą radę uciec. Na pewno. Jesteśmy chorzy? Nie, oczywiście, że nie. Skąd wiesz? Podobno zarażają się tylko ludzie w miastach. Na czy Jimmy nie pracował w mieście? Zgadza się. Jesteśmy bezpieczni, zaufaj mi. Okej. Zobaczmy, czego chcą. Co ty wyprawiasz? Jedź! Joel, mają dziecko. Wiem! Przecież mamy miejsce. Hey! Nie zatrzymuj się, Tommy. Czekajcie! Wiem, co mówię, zaufaj mi. Ktoś inny się zatrzyma. Mogliśmy pomóc. Sam cholerny pomysł. Może moglibyśmy się cofnąć? To jest kurwa, dawaj! Kurwa mać! Zawracaj! Tommy! Tommy! Ja pierdolę! Kurwa było! Co to kurwa było? Widziałeś? Tak, widziałem. Boże! Skręć tutaj! Ruszcie się, ludzie! Przed czym oni uciekają? Zabierz nas stąd. Stać! O nie! Nie możemy się tu zatrzymać, Tommy! Przejadę przez nich do chuja! Szybko, wycofaj! Są też za nami! Tam! Trzymajcie się! Jedź! Uważaj! No i chyba to byłby koniec jazdy. Wracaj.
tato? Jestem tu, skarbie. Jestem. Podaj mi rękę. Co się stało? Noga mnie boli. Mocno? I to mocno. Musimy uciekać. Boże. Osłaniaj nas. Chodź, Łonko. Trzymaj się mnie. No to uciekamy. Tato, boję się. Zamknij oczy, skarbie. Ci ludzie się palą. Nie patrz, Sara. Patrz na mnie, skarbie. Tam! Wszystko będzie dobrze. Obiecuję. Ich jest za dużo! Tędy? Alejko! No ja już trochę wiem, jak tutaj przejść. Nie żyje! Cholera! Zaraz będziemy na miejscu. Za momencik! Przechodzą przez płot! Nie zatrzymujcie się, szukajcie wyjścia! Dalej! Joel! Ruchy! Dotrzyjcie do autostrady! Idź, ty masz Sarę, ja im ucieknę! Kotami! Spotkamy się tam! Szybko! Tato, nie możemy go zostawić! Nic mu nie będzie. Jeszcze kawałeczek. Doganiają nas! Tato? Już dobrze, kochanie, jest spokojnie. Hej! Potrzebujemy Stać. Pomocy! Posłuchaj, to moja córka. Chyba ma złamaną nogę. Okej. Nie jesteśmy chorzy. Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkazy. Tato, a co z Wojtkiem Tami? Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Jest z małą dziewczynką. Ale... Tak jest. Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko... Nie... Proszę, nie. O nie. Sara? Przesuń rączki, skarbie. Wiem, kochanie, wiem. O Boże. Posłuchaj, nie. Wiem, że boli, skarbie. Nic nie będzie, nie zasypiaj, czekaj. Podniosę cię. Wiem, kochanie, wiem, że bardzo boli. Chodź, maleńka, proszę. Wiem, skarbie, wiem. Sara? Kochanie... Nie rób mi tego. Nie rób mi tego. Proszę. Proszę. Nie. Proszę, Boże. Nie, proszę. Nie rób mi tego, nie. Potwierdzono już ponad 200 ofiar śmiertelnych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, który wiąże się z ograniczeniem przemieszczania się. Na ulicach leżały dziesiątki, setki ciał. Świat pogrążył się w panice, gdy wyciekły raporty Światowej Organizacji Zdrowia, w którym stwierdzono, że najnowsze testy szczepionek nie powiodły się. Znika biurokracja, społeczeństwo wreszcie jest w stanie wziąć sprawy swoje. Los Angeles to najnowsze miasto, w którym ogłoszono stan wyjątkowy. Wszyscy mieszkańcy muszą zgłosić się do odpowiedniej strefy kwarantanny. Zamieszki trwają już trzeci dzień, a zapasy żywności dramatycznie się kurczą.
obydwu ataków przyznała się grupa używająca nazwy Świetliki. Ich rzecznik prasowy wzywa do wznowienia działalności wszystkich organów władzy. Protesty wybuchły po egzekucji kolejnej szóstki domniemanych Świetlików. Nadal możecie do nas dołączyć. Pamiętajcie, gdy zgubicie się w ciemności, szukajcie światła. Uwierzcie w Świetliki. Zaraz, moment. Miły poranek. Drinka? Nie, nie chcę drinka. A ja przyniosłam ci wiadomości. Gdzie byłaś też? W zachodniej dzielnicy. Robiliśmy tam przerzut. My mieliśmy robić przerzut. No wiesz, mówiłeś, że chcesz być sam, pamiętasz? Spróbuję zgadnąć. Do wymiany nie doszło, a klient zwiał z naszymi tabletkami. Nie tak było? Wszystko poszło bez problemów. A za te kartki wyżyjemy kilka miechów, lekko. Powiesz mi, co to jest? Kiedy tu wracałam, napadło mnie nagle dwóch pieprzonych dupków, jasne? Może dostałam parę strzałów, ale poradziłam sobie, tak? Daj mi to. Któryś z tych dupków przeżył? Bardzo śmieszne. A wiesz przynajmniej, kim byli? Posłuchaj, oni są nieważni. Przede wszystkim ważne jest to, że to Robert kurwa ich nasłał. Nasz Robert. Dobrze wie, że go ścigamy. Wydaje mu się, że nas uprzedzi. A to sprytny sukinsyn. Nie. Nie jest aż tak sprytny. Wiem, gdzie się zaszył. Chyba żartujesz. Stary magazyn w Mission Hill. Nie wiem, jak długo tam będzie. Jestem gotowy. Idziemy? Jestem za. Trzeci posterunek jest otwarty. Niedługo zaczyna się godzina policyjna. No to się pośpieszmy. No cóż. Postapokaliptyczny świat. Budynki w zasadzie w połowie ruiny. Bardzo pięknie zrobiona ta grafika tutaj została. Patrzcie, z troską o najdrobniejsze nawet detale, jakieś butelki, krany, rury. Możemy podsłuchać. Przecież to robota dla żołnierzy. Porozmawiam z nimi. A ty, Joel? Dostałeś już to gówniane wezwanie? Nie. Joel i ja mamy fuksa. Ta, na pewno. Także można czasami wejść w interakcję nawet z innymi tutaj postaciami pobocznymi. Nie zawsze się to oczywiście udaje, ale czasami jak najbardziej. Widać, że tutaj wszyscy nas znają. Patrzcie, jak fajnie się odbija w kałuży niebo w tej wodzie tutaj. Patrz, nie otworzyli jeszcze. Pewnie znowu brakuje jedzenia. Długo jeszcze? Kobieto, jak tylko żebyś dotrze, otworzymy drzwi, okej? Okay? Ponoć znowu dostaniemy połowę racji. Jaja sobie kurwa robią? To już trzeci tydzień! Nic nie poradzisz. To jakaś jebana ściema. Ci ciule w mundurach na pewno nie chodzą głodni. Mów ciszej. Pogięło cię? Nieważne, w dupie to mam. Niech mnie aresztują. Przymknij się. Czyli stoją w tej kolejce po jedzonko.
A ten pilnuje. Da się tu zagadać? O! Raczej nie jest przychylnie do nas nastawiona. No dobra, idziemy dalej. Cię do chuja! Pojebało cię? Spieprzaj stąd! O? Tutaj patrzcie, skanerami sprawdzają, czy ktoś jest zarażony. No niestety, nie możemy im pomóc w żaden sposób. To znaczy, że coraz więcej osób wymyka się na zewnątrz. Co tam, Joel? Siema. Wiesz, że wzięli Marianne? Co się stało? Przyszli po nią w środku nocy. Powiedzieli, że trzyma ze świetnikami. Dasz wiarę? Lepiej nie wymawiać tej nazwy głośno. Jeszcze ktoś nieodpowiednio usłyszy. Tak. Chyba masz rację. To są takie poboczne dialogi. Tak jak powiedziałem, nie zawsze i nie ze wszystkimi postaciami możemy w te dialogi tutaj uderzyć, ale czasami się to udaje. Zatłukli ich. Cały oddział? Tak. Załatwiłam nam nowe papiery. Przejdę. Jedź dalej. Dokumenty. Proszę. Czego tu szukacie? Wolny dzień. Odwiedzam kolegę. Dobra, wchodźcie. Dzięki. Uciekajcie, szybko! Zamykaj! Świetniki! Kurwa, stoj! Joel, chodź, wiemy z tym. Joel, idziemy, chodź! Obowiązuje nam całkowity zakaz wstępu. Droga wolna. Idziemy. Uwaga! Punkt kontrolny numer 5. Łatwą drogę szlak trafił. Opatrzone, okej? I to jest nasza apteczka. Siódemka, wybierz apteczkę. No i opatrujemy ranę. Zamknął wszystkie punkty kontrolne. Musimy pójść naokoło. Na zewnątrz? Albo możemy odpuścić Robertowi. Jasne. Ej, Tess, widzisz to gówno? Byłam tam. Jak tam we wschodnim tunelu? Czysto. Użyłem go. Nie ma patroli. A ty dokąd? Z wizytą do Roberta. Ty też? A kto jeszcze go szuka? A, Marlene? Wypytywała o niego. Chciała go znaleźć. Marlene? A czego świetliki chcą od Roberta? To nie myślisz, że mi powiedziała? Co jej powiedziałeś? Prawdę. Nie mam pojęcia, gdzie się zaszedł. Słusznie. Dobra, trzymaj się z dala od kłopotów, okej? Okay? Wojskowi niedługo będą tu szaleć. Tak, na razie. Marlene szuka Roberta? Co o tym myślisz? Nie podoba mi się to. Musimy go znaleźć, zanim zrobią to świetliki. To tutaj. Cześć. Co tam słychać? Zaczyna się robić gorąco. A jak tutaj? Cicho. Ani śladów wojskowych czy zarażonych. To chciałam usłyszeć. Tu są różne rzeczy, które możemy podnosić. To jest taśma akurat, ale tej taśmy, widzę, nie możemy na razie podnieść. Myślę, że to się zmieni w dalszej części. Musimy odsunąć tą szafę właśnie. Uważajcie na siebie. Jeszcze tu się przez chwilę rozejrzę, ale nie sądzę, żeby można było na tym etapie gry cokolwiek tutaj już zbierać. To się, mówię, zmieni troszeczkę dalej. Bo surowce będą, no... w tym świecie na wagę złota.
Niech się stanie światło. Jezu, ale to mali. Nie powinien mi to wrzucać, czego popadnie. Bierzmy nasz sprzęt. Cały czas leżą tu nasze plecaki. A no właśnie. To są plecaki, tu mamy broń i inne rzeczy. Bierzmy. Mało amunicji. Czyli nie możesz pudłować. Dobra, kowboju. Podsadź mnie. I tutaj od tego momentu chyba dopiero możemy właśnie zbierać różne rzeczy. Ja jeszcze się tutaj też rozejrzę, bo może się okazać właśnie w takich miejscach, gdzieś często na szafkach, w jakichś innych dziwnych... Podsadzisz mnie? Oczywiście. Znajdują się właśnie rzeczy, które możemy zebrać, a tak jak mówię, no surowce są na wagę złota. Tak jest. Chodźmy. Już klapa. Dobra. Tu w pojedynkę by sobie człowiek nie poradził w takim świecie. Uważaj. Zawsze uważam. To podchwytliwe pytanie. No ja się najpierw tutaj troszeczkę rozejrzę. Tu jest jakaś kuchnia. Coś do wyrabiania ciasta, to urządzenie chyba. Ale niestety niczego tutaj na obecną chwilę nie widzę. Ten dymek oznacza, że ona chce z nami zagadnąć, więc dawno spróbujmy. Dawno nie byłem na zewnątrz. Prawie jak randka. No cóż, jestem romantykiem. Tak, to widać. Jeszcze tutaj taką rundkę zrobię kontrolną naokoło. Może akurat coś znajdziemy. Jakiś hydrant. Woda. Patrzcie, jaka fajna interakcja. Gdzie drabina? Tu musi drabina. Być gdzieś tutaj w okolicy. Jest drabina. Jest! Super, przynieś ją. No i tutaj się musimy jakoś dostać właśnie po drabinie. Przodem. Dama, chyba mnie z kimś pomyliłeś. Rzadko się mylę. Tędy. Widać, że wiele lat było tutaj to wszystko opuszczone. Natura zrobiła swoje. Tył do bilarda. O właśnie, i to są elementy, które musimy zbierać. Z tego potem będziemy mogli wytwarzać dodatkowe ulepszenia do broni. No i inne jakieś elementy. Skoro już jesteśmy, to oczywiście przeszukujemy wszystkie pomieszczenia, które są dostępne. I tutaj mamy, patrzcie, tak zwany nieśmiertelnik. W tym wypadku David Michael Vigil, numer 102. No takie elementy do zbierania. One w żaden sposób nie wpływają oczywiście na stan naszej broni, kondycję i tak dalej, natomiast
takie easter eggi, czy jak to nazwać, do tego. No właśnie. Myślisz, że Robert wciąż ma naszą broń? Lepiej, żeby miał. Jak już odzyskamy towar, to bez problemu go rozładujemy. A propos, kiedy kolejna dostawa? Bill ma ponoć załatwić więcej leków i amunicji w przyszłym miesiącu. A, jest dobrotny. Będziemy mieli czym handlować przez jakiś czas. Czekaj! Zarodniki. Maska. No i teraz możemy wchodzić. Skąd one się biorą, do cholery? Ostatnio było tu czysto. Coś się tu rozkryło. Ostrożnie. Nic to nie widać. No cóż, idziemy dalej. Tu mamy. Mamy winnego. To świeże zwłoki. Oczy dookoła głowy. No więc właśnie. Tu też coś jest. Przyciśniemy się tędy. Nic ci nie jest? Ta. Ten cholerny sufit się wali. Uważaj. Tędy. No ale jakoś przejdziemy. Spokojnie. Jest! Ostrożnie, ostrożnie! Pomocy! Maska mi się zepsuła. O, no to zarażony już jest. Nie chcę się przemienić. Błagam! Tu jest jakieś naboje. Jak możemy mu pomóc? No nie pomożemy mu chyba. Jest już chyba niestety zarażony, słuchajcie. Tym bardziej, że nie mamy żadnej interakcji z nim. Nic nie możemy tutaj zrobić. No nic, idziemy dalej. Ano właśnie. To są odgłosy zarażonych. Natomiast to jest tryb podglądu przez ścianę. Widzimy tutaj za ścianą, co się dzieje. No, lub przed nami bezpośrednio. Możemy postarać się zbliżyć maksymalnie. I załatwić gościa. Właśnie, załatwiamy go tym nożem. Tutaj u dołu, patrzcie, są trzy jak gdyby takie kreseczki. W momencie, kiedy używamy noża, no to te kreseczki pokazują nam, ile jeszcze razy możemy go użyć. Jeszcze nam dwa razy zostało. Tutaj oni są zajęci, to może ich nie ruszajmy. Taka moja propozycja. Aha. I jeszcze ważna informacja. Oni nie reagują na światło naszej latarki. Tu jest czyste w miarę. Tutaj mamy takie batony regeneracyjne, które zwiększają nam poziom życia, ale ponieważ mamy zdrowia max, więc dlatego nie możemy tego batonu na obecną chwilę użyć. Nie możemy go też podnieść. Szkoda. No ale niestety tak to jest. To jest jakieś pomieszczenie. Tylko czy tu coś będzie? Tak, są naboje, patrzcie. Są naboje, przeładujmy. Dobra.
No to idziemy na górę. Są tam na dole, więc musimy tutaj delikatnie przejść. O, i jesteśmy już poza. Możemy zdjąć właśnie maskę. A gdzie jest Tess? Jest. No to idziemy dalej. Świeże powietrze. A no właśnie. Właśnie dlatego lubię być na zewnątrz. Nienawidzę miejskiego smrodu. Powiedz Billowi, żeby ci skołował odświeżacz powietrza. Niezły pomysł. Szkoda tylko, że są przeterminowane. Czyli co, tu wchodzimy teraz? Tędy. Wiem, wiem. Tu się tak rozglądam. Zasłoń wejście. Dobra. Cholera. Deska spadła. A żeby tam przejść, no to zaraz skikniemy i będzie deska, spokojnie. Dobry. Jasne. Idę. Hej, podaj mi ją. Ciężka jest. Dam radę. Okej. Latarkę tu już można chyba wyłączyć zaraz, czym się wyłączało. Tym chyba nie. O, te. W niektórych grach jest F. W niektórych... inaczej. O! Widzicie? Moment, jeden nieuwagi i byśmy opuścili. Mamy tutaj naboje do pistoletu, no i batonik, ale mamy pełną energię, pełną... Przeładować możemy? Nie możemy. Mamy pełną energię, więc... pełne zdrowie, więc dlatego nie możemy tego batonika wziąć. One niewiele tam wzbogacają nam tą Sprawdźmy, energię. Czy w pobliżu nie ma żołnierzy. Ale mimo wszystko, jeżeli jesteśmy Czysto. Już... Chodźmy. Wycieńczeni, wyczerpani, to bardzo się to przydaje. No i tutaj wchodzimy do środka. Zamknij. Troszeczkę gra tutaj mi klatkuje. No ale niestety nic z tym nie zrobimy. Podnieś tę amunicję. Na pewno się przyda. No, bez wątpienia. Niestety są miejsca, są lokalizacje, gdzie ona dosyć mocno będzie klatkowała. No i jak mówię, nic z tym nie jesteśmy w stanie zrobić. Po prostu ten typ tak ma. Więc od razu sorki za te niedogodności, ale niestety. Sprawdź, czy droga wolna. Zaraz. Żadnych żołnierzy czy ludzi Roberta, okej? Najpierw tutaj się rozejrzyjmy na spokojnie. Ale chyba to wszystko. On wie, że do niego idziemy. To tylko dodaje pikanterii. Dobra, chodź. Hej, Tess, hej, Tess! Hej, ślicznotko, co tam? Masz jakiś towar? Nie teraz, teraz. Nie, spoko, spoko, spoko. Nie teraz, słyszysz? Okej. A my sobie przejdziemy tutaj, zobaczymy, co tutaj jest. Raczej chyba nic nie znajdziemy.
wózek. Oczywiście rozglądam się w poszukiwaniu tych surowców, no ale... To może być ciężko, bo to już jest teren w jakiś sposób opanowany przez tych ludzi. Patrzcie, ile tutaj towarzystwa. Jak nie masz kartek, to nawet nie marnuj mojego czasu. Amunicję wymieniam tylko za kartki. Czyli kartki żywnościowe, te, które tam widzieliśmy, że ludzie stali w kolejce. Pospiesz się, umieramy z głodu. Nie tak nerwowo. Zaraz będzie następna porcja. Aż próbuj mi się wciąć w kolejkę. Szczura pieką, patrzcie. Tego szczura od zawsze. Szczur na patelni. No niesamowita historia, patrzcie. No ale tak to jest, jak się nie ma co jeść. Pieski. Sorry, ale wszystkie psy już sprzedane. Zeszły w niecałą godzinę. Zapraszam za tydzień. Piesie. Nie możemy żadnej interakcji z nimi pogłaskać czy dać im coś do jedzenia. Szkoda. No nic, idziemy dalej. Siema. Zepsujesz, kupujesz. Tess. Cześć. Dawno cię nie było. Coś tam się dzieje, jakaś walka. Jezu! Ej, blokuj go! Jedziesz z tobą jak ze szmatą! No dawaj! No to co ja rozumiem! Ej, skop mu dupę! Tekst jakbym oglądał jakieś paty streamy. Sorry, Tess. Nie wiedziałem, że jest z tobą. Wchodźcie. Kto to? Stare dzieje, nie pytaj. Czekaj, co masz? Chyba gra na kasę. Tess na nas czeka, ale my tu jeszcze się troszeczkę rozejrzymy. O, jakie typo zrobił oczy, jak nas zobaczył. Ostrzy miecz jakiś. No dobra, niech ostrzy. No przecież ja jej nie chcę tego zabrać. Co ona tak chowa maskotkę, zabawkę? Ten facet trzymał przeróżne śmieci w tej fabryce. Boją się cokolwiek mówić, bo mnie nie znają. Tak patrzą spod łba, jak to się mówi. No dobra, jestem. Szukam Roberta. Przechodził tędy? Pół godziny temu. Poszedł na nabrzeże. Tam jest. No to idziemy na nadbrzeże. Tu jakiś namiot? No i się zaczyna. Są ludzie Roberta. Przepuśćcie nas. Radzę wam zawrócić i wracać tam, skąd żeście przyleźli. Nic do was nie mamy. Przyszliśmy po Roberta. Możemy to rozegrać pokojowo. W tył zwrot i wypierdalać. Nie ruszę się stąd bez Roberta. Rozjebię ci łeb, suko, jeśli zostaniesz tu choćby chwilę dłużej. Rozumiesz? Jebać to. Chować się! Ups. Gotowy? Tak. Zajebie się, będę kurwa! Cię osłaniać. Zajdź ich z boku. Robi się ostro.
Ojku! Skurwysyn! No. O kurwa! Nie, nie zabijaj mnie, proszę, błagam mnie! Czy jakoś tutaj amunicję możemy zgarnąć? Robota, kowboju. No, taka sobie. I wzajemnie. Trochę żeś... Trochę żeśmy stracili zdrowia. Ukróćmy ten proceder. Niestety nie mamy za bardzo amunicji, to jest problem. Można było to pewnie rozegrać trochę w inny sposób. No ale cóż. Cholera, tędy nie przejdziemy. Hej, podsadź mnie. Dobra. No dobra. Podaj mi rękę. No i już. Dobra. Szczury. Tutaj, Joel. No widzę. Kolejni ludzie Roberta. No właśnie. Widzę. Skąd wiesz, że tu przyjdą? Dwóch naszych zginęło, próbując zjąć TS. Na bank pojawi się tu z Joelem, żeby dopaść Roberta. Jezu. Mogliśmy nie brać tej fuchy. Nic już nie poradzić. Cicho i skutecznie. Rozdzielmy się. Sprawdźcie, nikt się tu nie kręci. Aha. Czyli w ten sposób trzeba podchodzić do zagadnienia. No dobra. Wejdźmy sobie tutaj. O, tam był jeden. Batonik. Widziałem dzisiaj na mieście 5 cywili w kajdankach prowadzonych przez wojskowych. Tu jest dwóch. Świetliki. Musimy poczekać chwilę. Ustawili ich pod ścianą i jeb, jeb, jeb. Po prostu rozstrzelali. Podobno to teraz normalka. Ostro się za nich wzięli. Mój kuzyn się z nimi skumał. Poważnie? Tak. Dureń myśli, że uratuje się. Ty załatw jednego, a ja drugiego. Niech uważa na siebie. No dobra. Tamtego zejdziemy. Dobra, udało się. Jeszcze jeden. Tam. Tam to znaczy gdzie? Chyba chodzi o to, że na zewnątrz jest. Idziemy tak właśnie kucając, to on nas nie słyszy. O, mamy klucz. I mamy jakoś parę sztuk naboi. Dobra. Teraz już jest spokojnie. Skoro nikogo tutaj nie ma, więc można się spokojnie właśnie rozejrzeć. Wcześniej byłoby to trochę ryzykowne. Chociaż jak jest coś tam po drodze, to wiadomo, że można zbierać, nie? Czy tu coś znajdziemy jeszcze? Jakieś narzędzie, ale niestety bez możliwości użycia. Tu pusto.
Tu raczej się nic nie dzieje. No dobra, chodźmy tutaj. Hej, skrzynie z zaopatrzeniem zabezpieczone w południowym magazynie. Dobra, jeszcze jeden szybki obchód i spadamy. Zaraz godzina policyjna. A co z Robertem? Kim się dzisiaj chowa? Nie zostanie tu sam na paranoję. Nie wiem, kurwa, trzeba pogadać z innymi. Coś się wymyśli. No, tu jeden stoi. No właśnie. Więcej chyba już nic nie ma. Tamci poszli tutaj do środka. Więc my możemy tutaj zajrzeć. O, proszę. Sporo amunicji. Tam jest jeden. Tu dwóch na górze. Nie wiem, czy tego uda nam się załatwić. Żeby tamci nie zauważyli, ale nie zauważyli chyba za daleko. Zobaczyli go. Ale zejdziemy go chyba od tyłu, wiecie? Zwłoki! Rozejdźcie się! Co? Ej, brać ich! Oj! Pozłaniaj mnie! Tu jest, dobra. Tam siedzi. Tu go nie ma. Szukać dalej! Co, żyje jeszcze? Dobrze. Dobra. Dobra. Mogliśmy wziąć więcej ludzi. No to spowolniło. Co? Masz rację. Chodź. Droga do doków prowadzi tędy. Zobaczmy, czy tutaj jeszcze ktoś gdzieś jest, ale chyba już nie ma. Także fajnie. No i oczywiście tutaj musimy się solidnie rozejrzeć, bo może być tutaj poukrywanych sporo różnych ciekawych rzeczy. Tu są narzędzia.
No właśnie, dzięki narzędziom możemy unowocześnić swoją broń. To jest taki plus. Jeżeli nie mamy narzędzi, no to jest gorzej. Nawet jeżeli mamy surowce, to niewiele tam będziemy w stanie zrobić. No chyba to tyle by było. Z tego co widzę, jeszcze bym zeszedł na chwilę chyba na dół. Muszę zobaczyć, czy tam czegoś żeśmy nie opuścili. Tu mamy schody, więc jeszcze sobie na chwilę zejdźmy. No właśnie. Ale tutaj chyba nic nie ma. Wskazówka. No to chodźmy za wskazówką. Aha, czyli tu musimy otworzyć, dobra. Jest nasz chłopiec. Sukinsynek. Kończmy z tym. No, ale tutaj jest ich zdecydowanie... Zdecydowanie więcej niż... Straciliśmy wszystkie kontakty na północy i południu. Poprzednio. Nie wiem, kto teraz będzie nam dostarczał towar. To dlatego musimy brać te gówniane ochroniarskie fuchy. Pierdolony Robert, kto by nadawał się do tej roboty? Nawet jeśli to co z tego? Mówię ci, ta strefa jest skończona, trzeba się stąd zawijać. Pojebało cię? Wyjście na zewnątrz to samobójstwo. Szablownikom się jakoś udaje. Jak myślisz, co się stanie, kiedy wyczerpią się zapasy? Mimo wszystko wolę zostać tutaj. No właśnie, w tym momencie kończymy nasz ten pierwszy odcinek, trochę dłuższy niż zwykle. Także zapraszam do kolejnych. Mam nadzieję, że akcja w jakiś sposób was wciągnęła. No i zechcecie do końca razem tutaj rozegrać tą serię. Także zapraszam serdecznie, zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. No i zapraszam do kolejnego odcinka. To tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć!